skoro ważę 130 kg, mam otyłość olbrzymią, to ta metoda odchudzania no też nie może być taka tradycyjna. Muszę znaleźć coś, co będzie odpowiadało mojemu przypadkowi. I zaczęłam interesować się tematem operacji bariatrycznych, operacji zmniejszenia żołądka. Do nagrania tego dzisiejszego filmu zbierałam się bardzo długo. Tak naprawdę chyba rok, jak nie więcej. Dlatego, że jest to dla mnie bardzo ważny temat, trudny temat i przełomowy temat. Ale na wstępie chciałabym powiedzieć kilka słów. Ten film nie jest obiektywną prawdą na temat operacji bariatrycznych. Ten film jest o mojej historii, o moim przypadku, tylko i wyłącznie o mojej osobie. Bardzo bym chciała, żebyście potraktowali go po prostu jako dawkę informacji, żebyście podeszli do niego w sposób otwarty, spokojny, bo tym on tak naprawdę jest. Nie mam na celu nikogo urazić, nie mam na celu nikogo krytykować, nigdy, przenigdy. Musimy cofnąć się do czasów, kiedy osiągnęłam najwyższą wagę. 130 kg. Tak, ważyłam 130 kg, miałam otyłość trzeciego stopnia. Moje BMI wynosiło 45. Kwalifikowałam się do zabiegu zmniejszenia żołądka. Gdyby tego było mało, że byłam osobą otyłą, to miałam jeszcze szereg innych problemów zdrowotnych. Przede wszystkim byłam po nowotworze tarczycy. Miałam raka, więc mój układ hormonalny no troszeczkę niedomaga od tamtego czasu. Dzieje się tak cały czas, ale o tym w innym materiale. Po drugie, miałam insulinooporność, miałam stan przedcukrzycowy, stłuszczenie trzustki, stłuszczenie wątroby. Doskwierały mi takie problemy, które dotykają wielu otyłych osób. Miałam problemy z kolanami, słabo mi się spało, czasami budziłam się w nocy, nie mogąc złapać tchu. Miałam oczywiście insulinooporność, więc w momencie, kiedy zjadłam wysokowęglowodanowy posiłek, no to potrafiłam zasnąć w samochodzie albo zasnąć wręcz na stojąco. Było to męczące, było to denerwujące, chciałam coś z tym zrobić. Podejmowałam w swoim życiu bardzo wiele prób odchudzania. Powiedziałabym nawet inaczej. Większość mojego życia było podyktowane potrzebą schudnięcia. Chciałam schudnąć, chciałam sobie poradzić ze swoją nadwagą, później chciałam poradzić sobie ze swoją otyłością. Sięgałam po diety szybkie, sięgałam po diety, które obiecywały mi spektakularne efekty, spektakularne wyniki, a efekt tego był taki, że kończyłam znowu z paczką chipsów na kanapie, a dieta odchodziła gdzieś w zapomnienie. Takie były moje próby odchudzania i o tym Wam szczerze opowiadam. Wcześniej, kiedy byłam młodsza, miałam wagę w normie. Później zaczęłam tyć, troszeczkę schudłam, znowu zaczęłam tyć, troszeczkę schudłam, ale koniec końców te wahania wagi doprowadziły do tego, że doszłam do otyłości pierwszego stopnia. I pamiętam doskonale ten moment, kiedy stanęłam na wadze i okazało się, że ważę 98 kg. Po jakimś czasie znów się zważyłam, już nie 98, a 105. Później zapomniałam o wadze, przestałam się ważyć całkowicie. Któregoś dnia obudziłam się rano i stwierdziłam, zobaczę ile ważę, sprawdzę to. Stałam nad tą wagą chyba z 15 minut i zastanawiałam się, stanąć, nie stanąć. Bałam się, po prostu bałam się tego, co zobaczę. Czy to, że ja stanę na tej wadze, cokolwiek zmieni? Bo przecież moje ciało jest już, jakie jest. Jeżeli stanę i zobaczę, ile ważę, to jedynie dowiem się, jaka jest ta cyferka, nic więcej. Tyłam latami. To był proces tycia. To był proces dostarczania zbyt dużej ilości kalorii. To był proces braku aktywności fizycznej. I wszystko to doprowadziło mnie do otyłości trzeciego stopnia. To się nie wydarzyło z dnia na dzień. To jedzenie było dla mnie takim momentem komfortu, momentem spokoju, momentem zrelaksowania, momentem zresetowania trudnych emocji, wrażliwości. To był taki czynnik rozluźniający mnie. Z drugiej strony, kiedy miałam na przykład jakiś wielki sukces, to tak samo świętowałam jedzeniem, byłam z siebie bardzo dumna, szłam do restauracji, wracając z restauracji zahaczałam jeszcze o sklep, kupowałam sobie jeszcze więcej, żeby celebrować, żeby się cieszyć. Więc
To nie jest tak, że ja zajadałam tylko stres i smutki. Absolutnie tak nie było. Zajadałam każdą możliwą emocję. I oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, że jedzenie, nadprogramowe jedzenie może prowadzić do wzrostu wagi, ale w tamtym momencie nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Znaczenie miało tylko i wyłącznie to, żeby pochłonąć to jedzenie, żeby poczuć ten spokój wewnętrzny. Nazwałabym to pewnego rodzaju wewnętrznym przytuleniem. Ta błogość, ta radość, to szczęście, które wynikało z procesu jedzenia, niezależnie od tego, jakie to były produkty, ta radość była tak duża, że pragnęłam jej coraz więcej, coraz więcej. W momencie, kiedy dopadła nas pandemia, no to popłynęłam już po całości. Kiedy zorientowałam się, że moja waga wynosi już 130 kg, że jest to otyłość trzeciego stopnia, otyłość olbrzymia, byłam absolutnie przerażona. Wydawało mi się, że dla mnie nie ma już ratunku, skoro jestem już tak ciężka. Skoro ważę 130 kg, mam otyłość olbrzymią, to ta metoda odchudzania no też nie może być taka tradycyjna. Muszę znaleźć coś, co będzie odpowiadało mojemu przypadkowi. I zaczęłam interesować się tematem operacji bariatrycznych, operacji zmniejszenia żołądka. Byłam wręcz pewna, że tradycyjne metody odchudzania w moim przypadku nie zdadzą egzaminu. Skąd w ogóle ta pewność? Ano stąd, że przecież 1000 razy w przeszłości próbowałam się odchudzać, a odchudzanie rozumiałam właśnie jako restrykcyjne diety odchudzające, ćwiczenia, zapisanie się na siłownię. Tak w mojej głowie wyglądał proces odchudzania. Więc nie ma się co dziwić, że mając takie doświadczenia, byłam przekonana, że nic z tego nie będzie i muszę po prostu sięgnąć po inną metodę odchudzania, bardziej radykalną. Bałam się też, że sama sobie nie poradzę, że doprowadziłam się już do tak gigantycznej wagi, do tak okropnego stanu, że to ktoś z zewnątrz musi zrobić coś, żebym ja mogła schudnąć. Wydawało mi się, że to jest ta metoda, która w moim przypadku jako jedyna będzie miała szansę zadziałać. Ten film ma być szczery, ma być prawdziwy i ma być obdarty ze wszelkiego rodzaju koloryzowania. Więc powiem Wam szczerze, że trafiłam na grupy na Facebooku dotyczące właśnie operacji bariatrycznych i byłam zafascynowana pięknymi, spektakularnymi przemianami osób, które chwaliły się tym, ile schudły dzięki właśnie operacji bariatrycznej. Niektórzy schudli 40 kg. Inni 50, inni 60, a inni 70. Dla mnie w tamtym momencie był to taki gigantyczny szok, bo jak można schudnąć 50, 60, 70 kg? Jak to jest w ogóle możliwe? Wydawało mi się wtedy, że właśnie tym elementem, który odpowiada za to gigantyczne schudnięcie, jest ta operacja bariatryczna, że ona działa w sposób, można by powiedzieć, wręcz magiczny na tego pacjenta i powoduje, że on chudnie. Nie zastanawiałam się, co jest tym czynnikiem, który powoduje chudnięcie. Rozumiałam, że zmniejszenie żołądka równa się schudnięcie. Tylko tyle rozumiałam. Wpadłam w ten temat jak śliwka w kompot. Ściągałam sobie na swój telefon piękne przemiany osób z tych grup bariatrycznych. Obserwowałam ich proces odchudzania, obserwowałam posiłki, które jedli, obserwowałam wszystko, co tylko się dało, bo chciałam się przygotować do tego najlepiej, jak tylko mogłam. Wieczorami przed zaśnięciem przeglądałam sobie telefon, porównywałam wielkość uda przed operacją i wielkość uda po operacji, wielkość brzucha, objętość tego całego ciała. Byłam zafascynowana, dosłownie zafascynowana efektami. Czułam dumę z tych osób. Byłam przeszczęśliwa z ich sukcesu i też tego chciałam. Chciałam tego bardzo. Rozmawiałam z moimi bliskimi na temat operacji bariatrycznej. Z moją mamą, z moim tatą, z moim chłopakiem, z moją przyjaciółką. Opowiadałam im o tym, co tak naprawdę przeczytałam w internecie. Opowiadałam im te wszystkie cudowne historie tych pięknych, szczęśliwych osób, które schudły gigantyczną ilość kilogramów. Czułam wsparcie od moich bliskich. Podyktowane delikatnym stresem na pewno i troską o mnie, ale jednak wsparcie.
zapisałam się do lekarza bariatry na wizytę prywatną, żeby zweryfikował, czy nadaje się do takiego zabiegu, czy nie. To był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę doznałam dosyć dużego szoku, dlatego że lekarz bariatra, chirurg, osoba, która zajmowała się chirurgicznym zmniejszaniem żołądka, pomocą osobom otyłym, sama była otyła. Było to dla mnie dosyć duże zdziwienie, nie ukrywam. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że lekarz, który oferuje tego typu zmieniające życie operacje, sam boryka się z problemem nadwagi. I czemu w takim razie on nie poddał się tego typu zabiegowi? Czemu on sam nie próbuje sobie pomóc? Nie zadałam tych pytań. To były pytania, które miałam w głowie. Na wizycie bariatrycznej była też pielęgniarka. Pielęgniarka, która zbierała cały wywiad, która zważyła mnie, zmierzyła i która też była po operacji bariatrycznej. To była osoba, która rozpościerała pewnego rodzaju taki parasol ochronny nad osobami, które decydowały się na operację zmniejszenia żołądka. Była wsparciem, była pomocna, była bardzo sprawcza i przyznam szczerze, zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, bo czułam się zaopiekowana. Podczas tej wizyty zostałam zakwalifikowana do zabiegu zmniejszenia żołądka. Powiedziano mi, że muszę schudnąć 7 kg, że lekarz chce zobaczyć, czy jestem zdeterminowana do tego, żeby rzeczywiście podjąć się tego odchudzania tak na poważnie. Uznał wtedy, że 7 kg jest, powiedzmy, ok. Ja przyszłam do niego z wagą 130 kg, więc 7 kg to ważyłabym 123 kg. Wydawało mi się to bardzo dużo, no bo przecież wcześniej nie byłam w stanie schudnąć nawet 1 kg. Ale byłam dosyć mocno zmotywowana i chciałam mu pokazać, że naprawdę dam radę. Ale lekarz ten nie zaproponował mi żadnej edukacji w kontekście odżywiania, w kontekście odchudzania. Więc w jaki sposób, jeżeli wcześniej nie radziłam sobie z tym odchudzaniem, w jaki sposób teraz miałam schudnąć te 7 kg? Myśl w mojej głowie, głodówka. Po prostu muszę się przez ten czas przegłodzić. Czy to było rozsądne? Czy to było mądre? Nie. To kolejny raz był powrót do tego samego schematu, w którym funkcjonowałam latami. Obżarstwo, głodówka. Obżarstwo, głodówka. Nic się nie zmieniło. Ale to nie jest tak, że żeby do takiego zabiegu się przygotować, wystarczy odbyć jedną wizytę u lekarza bariatry. Nie. To jest zabieg poważny. I zlecone mi zostały też inne konsultacje z innymi specjalistami, między innymi z psychodietetykiem. I wizyta u polecanego na grupie bariatrycznej psychodietetyka była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, bowiem poszłam na to spotkanie i tak naprawdę kolejny raz spotkałam się z tym, że nie został przeprowadzony żaden proces edukacyjny. Jedyne co, to powiedziano mi, w jaki sposób będę musiała jeść po operacji bariatrycznej. Dostałam informację, jakiego rodzaju produkty będą zakazane w mojej diecie po zabiegu. Dostałam informację, że na przykład nie będę mogła jeść owoców z małymi pestkami albo na przykład produktów stałych przez jakiś czas, że będę musiała jedzenie sobie miksować albo po prostu wybierać to bardziej płynne. W tamtym momencie mnie to cieszyło, bo ja nie chciałam rozmawiać o odżywianiu tu i teraz, w tym momencie, tylko żyłam tą wizją przyszłości, żyłam tą wizją mojego odżywiania już po operacji. Nie myślałam w ogóle o tym, co teraz jest mi tak naprawdę potrzebne, ale myślałam o tym, jak to będzie pięknie i cudownie później. Teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to zaskakuje mnie takie podejście. Rozumiem, że pacjentów trzeba przygotować i pacjenci muszą być wyedukowani do tego, co będzie się działo po zabiegu, bo rzeczywiście jest to gigantyczna zmiana dla organizmu i trzeba być na to przynajmniej właśnie tak mentalnie przygotowanym, ale zabrakło mi tego tu i teraz. Chociaż z drugiej strony chyba nie oczekiwałam tego tu i teraz. Chyba oczekiwałam właśnie snucia tej wizji tego, jak moje życie będzie wyglądało po zabiegu zmniejszenia żołądka.
Oczywiście od psychodietetyka otrzymałam dokument potwierdzający, że nie widzi przeciwwskazań do tego, żebym została poddana tego typu operacji. I następne kroki skierowałam do endokrynologa. Dlaczego do endokrynologa? Nie było to w sumie ode mnie wymagane, ale z racji tego, że ja jestem po usunięciu tarczycy, z racji tego, że miałam raka tarczycy, to chciałam skonsultować się z moim lekarzem prowadzącym i zapytać, co on na ten temat myśli. Moja endokrynolog zapytała się mnie, czy podejmowałam wcześniej próby odchudzania, czy były one skuteczne, czy były nieskuteczne, i po około tam 20-minutowej rozmowie dała mi również taki dokument potwierdzający, że nie widzi przeciwwskazań do operacji bariatrycznej zmniejszenia żołądka. Następnie swoje kroki musiałam skierować do lekarza psychiatry bądź też psychoterapeuty. Ja akurat wybrałam lekarza psychiatrę. I ta wizyta, jeżeli mam być szczera, to teraz, jak sobie ją przypominam, to była wręcz kuriozalna. Lekarz psychiatra rozmawiał ze mną na temat odchudzania, rozmawiał ze mną na temat takiego mentalnego podejścia do odchudzania. Również pytał, czy próbowałam wcześniej chudnąć, zebrał cały wywiad. Powiedziałam lekarzowi, że miałam takie epizody w swoim życiu, kiedy właśnie schudłam troszeczkę, kiedy jadłam mniej jedzenia. Powiedziałam też, że miałam takie epizody, kiedy olewałam dietę totalnie, no i po prostu niech się dzieje co chce, będę jadła. Byłam bardzo zaskoczona, dlatego że po tej rozmowie, która z mojej strony była bardzo szczera, aż teraz dziwię się, że aż tak bardzo się otworzyłam wtedy, lekarz spojrzał na mnie i powiedział: nie uważam, żeby miała Pani zaburzenia odżywiania, może Pani być pacjentką bariatryczną. Byłam absolutnie szczęśliwa, nie ukrywam tego, bo bardzo pragnęłam tej operacji, ale z drugiej strony w głębi serca miałam takie: przychodzę do Ciebie, mówię Tobie, że się głodziłam i miałam napady objadania się, a Ty mi mówisz, że nie mam zaburzeń odżywiania? I wtedy zrozumiałam, że on mówi o zaburzeniach typu anoreksja, bulimia. Nie mówi o innych zaburzeniach odżywiania. Wiecie, lekarz, psychiatra, który tak naprawdę daje Tobie prawo do tego, że możesz poddać się operacji, tak radykalnej operacji zmniejszenia żołądka, nie rozumie, że można mieć też inne zaburzenia odżywiania. Zresztą, poczekajcie, może znajdę Wam tą kartkę i to, co zostało tutaj napisane. Specjalista, lekarz, psychiatra. Brak przeciwwskazań psychiatrycznych do poddania się zabiegowi bariatrycznemu. Pacjentka w stanie psychicznym stabilnym, bez zaburzeń nastroju, bez cech zaburzeń odżywiania, o typie anorektycznym. O typie anorektycznym. A co z innymi zaburzeniami odżywiania? Co z tymi zaburzeniami odżywiania, które doprowadziły mnie do wagi 130 kg? Czy one nie istnieją, czy ich nie ma? Czemu nikt tak naprawdę nie zastanowił się nad tym, co jest powodem tej mojej otyłości? No bo tak, oczywiście, powodem otyłości jest spożywanie zbyt dużej ilości kalorii. Tak, nadwyżka kaloryczna. Tak, ja się z tym zgadzam i to jest prawda. Ale co doprowadziło do tego, że ja przez tak długi czas spożywałam tych kalorii znacznie, znacznie za dużo? Przykro mi się bardzo zrobiło w tym momencie. No ale przejdźmy dalej. Oczywiście w tamtym momencie, po wyjściu od lekarza, byłam przeszczęśliwa, no bo przecież spełnią się moje marzenia, będę mogła być poddana operacji bariatrycznej i wreszcie osiągnę swoje, no, wielkie marzenie, schudnę. Nie będę musiała borykać się z tą otyłością. Następne kroki skierowałam do gastrologa, dlatego że przed taką operacją bariatryczną musiałam jeszcze mieć skontrolowany mój żołądek. Musiałam mieć pewność, że nie ma tam żadnych nadżerek, że nie ma tam żadnych problemów. Poszłam prywatnie, bo wszystko to robiłam prywatnie, poszłam do gastrologa, żeby powiedział mi, że mogę mieć operację. I to już był ostatni lekarz, do którego musiałam pójść po zaświadczenie. Miałam zrobioną gastroskopię i to była tragedia. To było tak okropne badanie, przerażające, męczące. Ja byłam świetnie do niego przygotowana, bo ten żołądek naprawdę był puściusieńki, więc nie chodzi o to, że ja byłam źle przygotowana, tylko po prostu to badanie było straszne. Po prostu było straszne.
trwało z jakieś, nie wiem, 10 minut, może 15, już teraz dokładnie nie pamiętam, dosyć długo. I po badaniu lekarz usiadł naprzeciwko mnie, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział tak: Pani Paulino, wykonaliśmy zabieg gastroskopii, żeby sprawdzić stan Pani żołądka przed operacją bariatryczną. Pani żołądek jest zdrowy. W momencie, kiedy to usłyszałam, byłam wręcz niezadowolona. No bo jeżeli mój żołądek jest zdrowy, to czemu jestem otyła? Miałam wcześniej takie przeświadczenie, że w takim razie coś z tym moim żołądkiem musi być nie tak. Że ja jestem osobą otyłą, że ja ważę 130 kg. Ale on powiedział, że mój żołądek jest zdrowy. I to był dla mnie taki trochę szok, nie ukrywam, bo byłam raczej przekonana, że powie: o, Pani Paulino, Pani żołądek no to jest w strasznym stanie, widać, że jest rozepchnięty, jakieś ma tutaj ubytki, nie wiadomo co, no chory żołądek, po prostu chory żołądek. A on powiedział: nie, Pani żołądek jest zdrowy, śliczny, różowiutki, nic mu nie dolega. Ten zabieg był tak bolesny, tak okropny. Ja miałam wylewy w oczach, wylewy na twarzy. Czułam się strasznie po tym zabiegu. Wróciłam wtedy do domu i sama ze sobą usiadłam i sama siebie zapytałam. Jeżeli mój żołądek jest zdrowy, to skąd ta otyłość się wzięła? W sensie, jeżeli on jest zdrowy, to czemu ja mam go zmniejszać? I doszłam wtedy do wniosku, że to chyba nie w żołądku leży problem mojej otyłości. Że tak jak miałam raka na przykład, tak? Miałam raka tarczycy i była decyzja o operacji, dlatego że mój organ był chory. Tak w tym przypadku zaczęłam się zastanawiać, czy to jest oby na pewno dobra decyzja, bo to chyba rzeczywiście nie w żołądku jest problem, tylko problem jest tutaj. W moim funkcjonowaniu, w moich schematach, w moich przyzwyczajeniach, w kompulsywnym objadaniu się, w tych decyzjach, głupich decyzjach, które ja podejmuję, w tej obsesji odchudzania się. Było to dla mnie bardzo otrzeźwiające spotkanie właśnie z tym gastrologiem. I jestem mu wdzięczna za to, że wtedy usiadł naprzeciwko mnie i powiedział: Pani żołądek jest zdrowy. I tak, oczywiście, operację bariatryczną wykonuje się wtedy, kiedy żołądek jest zdrowy, kiedy nie ma żadnych nadżerek, żadnych przeciwwskazań, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie jest tak, że żołądek musi być chory. On właśnie powinien być zdrowy do takiej operacji. Ale wydźwięk tego, co on powiedział, był zupełnie inny. On po prostu spojrzał mi w oczy i powiedział: Pani żołądek jest zdrowy. Nie widzę tutaj powodów, dla których powinien być operowany. On mi dał do zrozumienia, że to nie żołądek jest problemem. Że to nie żołądek doprowadził mnie do otyłości. Byłam niezadowolona wtedy po tej wizycie. Dlatego, że ta wizyta troszeczkę zburzyła moją wizję. I ja nie brałam pod uwagę żadnego innego planu, prócz operacji bariatrycznej. Mogę powiedzieć wprost, no byłam owładnięta wizją operacji zmniejszenia żołądka. Wydawało mi się, że to jest jedyna dla mnie droga ratunku, że to jest jedyna możliwość, że innych możliwości nie ma. Skoro tyle razy te możliwości zawodziły, to czemu teraz miałyby być skuteczne? No ale pytanie, czy te próby odchudzania, które ja do tej pory podejmowałam, czy one były rozsądne? Czy one były przemyślane? Czy one były w jakikolwiek sposób logiczne? Nie, ja się rzucałam na diety jak szczerbaty na suchary. Po prostu keto, low carb, low fat. No po prostu rzucałam się na wszystko. Dukan, nie Dukan, Kwaśniewski. Brałam po prostu, wiecie, na chwilę. Nie zrobiłam tej podstawowej rzeczy. Nie próbowałam zmienić swojego stylu życia. Próbowałam wykorzystać diety jako metodę odchudzania, nie zmieniając tak naprawdę swojego funkcjonowania prócz tej diety.
Pamiętam, że wróciłam do domu z tej wizyty u tego gastrologa. Nie dzwoniłam do nikogo, ani do rodziców, ani do przyjaciółki. Po prostu wróciłam i byłam taka z jednej strony, kurczę, wściekła. Z drugiej strony jakby coś się w mojej głowie odmieniło, jakby z nadzieją, że może nie jest mi to potrzebne. No miałam straszną bitwę myśli w głowie, straszną. Nie wiedziałam tak naprawdę, co ja mam w tej sytuacji zrobić, bo z jednej strony tak bardzo zawierzyłam w tą wizję operacji bariatrycznej jako już tego elementu, który rozwiąże moje problemy, a z drugiej strony zostało to teraz poddane pod wątpliwość. No ale powiedziałam sobie, już tyle pieniędzy wydałam na te wszystkie prywatne wizyty. Byłam na tej gastroskopii, która po prostu była straszna. Byłam u tego psychiatry, byłam u endokrynologa, dostałam wszystkie zaświadczenia, więc poszłam na drugą wizytę do lekarza bariatry. Już tą taką docelową, która miała wyznaczyć mi termin operacji. I podczas tej wizyty okazało się, że ja rzeczywiście schudłam te 7 kg, które miałam schudnąć. Wprawdzie zrobiłam to w sposób mało mądry, ale schudłam. Lekarz zadowolony, pani pielęgniarka cała w skowronkach. No i dostałam termin zabiegu. Termin zabiegu miał zahaczać gdzieś o wakacje, mniej więcej. Byłam już na to gotowa, byłam zdecydowana. Z powrotem zaczęłam przeglądać grupy na Facebooku, szukając właśnie takich inspiracji w postaci sukcesów innych osób. No i tak trwałam w oczekiwaniu. I trwałam, i trwałam. I w międzyczasie wydarzyła się właśnie ta moja zmiana pracy, o której Wam mówiłam, kiedy dostałam pracę na obozie jeździeckim. No i kurczę, operacja bariatryczna, praca na obozie, no przecież nie byłabym w stanie pracować na obozie sportowym, mając rozcięty po prostu brzuch, rozcięty żołądek. Było to niemożliwe, więc znowu biłam się z myślami, nie wiedziałam, co zrobić. I któregoś dnia dostałam telefon. Dzień dobry, Pani Paulino, dzwonimy z tej i tej przychodni. Ma Pani umówiony termin operacji bariatrycznej, ale lekarz wziął urlop, pojechał na wakacje. Musimy operację przełożyć. Proszę się skontaktować z nami tam za 2 tygodnie, to wyznaczymy drugi termin zabiegu. Miałam takie, kurde, no to już wszystko zaczyna się walić. I w te 2 tygodnie zmieniło się wszystko, bo zaczęłam pracę na obozie jeździeckim. Zresztą opowiadałam Wam o tym, podlinkuję Wam tutaj w opisie filmiki na ten temat. I nagle okazało się, że ja zaczynam zupełnie inaczej funkcjonować, że mój tryb dnia się zmienił, że nagle te kolana mnie mniej bolą. Taka gigantyczna zmiana. Stanęłam na wadze i ważyłam 10 kg mniej. 10 kg mniej. Powiedzmy, był to miesiąc pracy na obozie. I nie, to nie była tkanka tłuszczowa. Te 10 kg to nie było schudnięcie 10 kg tłuszczu. Ale przez to, że zaczęłam się ruszać, przez to, że zmieniłam swój tryb dnia, zaczęłam jeść inaczej posiłki, nie non-stop, nie w napadach kompulsywnego obżarstwa, tylko w sposób taki bardziej racjonalny, to nagle ten mój organizm zaczął przystosowywać się do tego nowego stylu życia. I ja zaczęłam dosłownie chudnąć w oczach. Zmieniło się wtedy wszystko. Mój sposób myślenia się zmienił. Nie powiem Wam, że on się zmienił w przeciągu kilku dni, bo to był pewnego rodzaju proces, ale zmienił się. Koniec końców operacji bariatrycznej nie miałam. Schudłam 50 kg bez operacji zmniejszenia żołądka. Ale jestem wdzięczna za to. Jestem wdzięczna za to, że przeszłam całą kwalifikację do zabiegu operacji bariatrycznej. Jestem wdzięczna za to, że miałam okazję spotkać się też z osobami po operacjach bariatrycznych, które również opowiadały mi swoją historię. Wiele z tych ich historii było bardzo inspirujących. Niektóre, nie ukrywam, były bardzo przerażające. Koniec końców jestem szczęśliwa z decyzji, którą podjęłam. Aczkolwiek nigdy nie skrytykuję osoby, która zdecydowała się na operację zmniejszenia żołądka albo na bypass. Nigdy, przenigdy nie skrytykuję takiej osoby, bo wiem, że są to osoby, które walczą o swoje zdrowie i o swoje życie. Są to osoby, które sięgają po metody, które doprowadzają ich do lepszego stanu zdrowia.
I tak samo jak ja znalazłam swoją metodę na odchudzanie, tak samo dla innej osoby może być to operacja zmniejszenia żołądka. Nie zachęcam nikogo do wykonania operacji zmniejszenia żołądka celem schudnięcia, ale z drugiej strony nie odradzam nikomu, dlatego że sama nie mam doświadczenia w tym temacie. Moje jedyne doświadczenie w kontekście operacji bariatrycznej to jest cała ta kwalifikacja, cały ten proces, który przeszłam i to jest moje doświadczenie. Metod odchudzania jest bardzo dużo i są to bardziej radykalne i mniej radykalne metody. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że schudłam 50 kg bez wsparcia bariatrycznego i bez wsparcia farmakologicznego. Warto jest jednak korzystać z pomocy lekarzy, warto jest się konsultować. Ale pamiętajcie, podejmujcie decyzje zgodne ze sobą i podejmujcie decyzje dla Was bezpieczne. Moja historia to nie jest historia dobra albo historia zła. To jest po prostu jedna z wielu historii. Ile osób jest na świecie, tyle jest różnych przypadków i tyle jest różnych historii. A jeżeli macie troszeczkę czasu, to zapraszam Was do zapoznania się z innymi moimi filmami.